Policjanci namierzyli podejrzanego, który jak się okazało dokonał przynajmniej 21 włamań na terenach ogródków działkowych w Lubinie. Zdaniem funkcjonariuszy mężczyzna z kradzieży uczynił sobie stałe źródło dochodu. 41-latek nie był wybredny w kwestii przedmiotów, jakie kradł. Były to m.in. elektronarzędzia, czajniki, telewizory, płyty z muzyką, ale również kombinezon malarski i budzik. Łączną wartość skradzionych przedmiotów pokrzywdzeni wycenili na blisko 9 tysięcy złotych. Kiedy mężczyzna włamywał się do altanki, w której nie znalazł nic, co mógłby ukraść, potrafił również zrobić sobie kawę i spędzić w niej noc. Jak ustalili policjanci, 41-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, więc tym razem działał w warunkach recydywy. Teraz losem mężczyzny zajmie się sąd.